Hubert Biskupski, dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Pieniądze to nie wszystko. Moim Państwa gościem jest profesor Leszek Balcerowicz, były prezes NBP-u, były minister finansów, były wicepremier i ostatni mohikanin liberalizmu. Nieprawda, jest mnóstwo ludzi, tylko ich nie widać. Którzy wiedzą. Powinni być bardziej widoczni, ale istnieją i się mobilizują, jak sądzę, w reakcji na upaństwawianie, czy wzrost w interwencji polityków w gospodarkę. Zwłaszcza te, my od czasu 2016 roku mamy największe cofnięcie się w kierunku upolitycznienia gospodarki po 1989 roku. Nacjonalizacji firm, czyli objęcia władzy nad przedsiębiorstwami przez polityków po 1989 roku nie mieliśmy. W tym sensie obecnie rządząca partia PiS jest najbardziej socjalistyczną ze wszystkich, czy lewicową ze wszystkich, które do tej pory rządziły. Do PiSu i do jego pomysłów wrócimy za chwil kilka. Dzisiaj mamy posiedzenie RPP. Nie mamy jeszcze decyzji odnośnie podniesienia bądź też obniżenia stóp procentowych. RPP podniesie dzisiaj stopy procentowe? Nie mogę się wypowiadać za pana Glapińskiego i kolegów z PiSu, ale mogę się odnieść do problemu. Proszę Państwa, w 2018 roku inflacja w Polsce była poniżej 2% i była mniej więcej taka jak w Hiszpanii. Teraz mamy inflację powyżej 18%, a w Hiszpanii jest 6%. Czyli inflacja w Polsce jest 3 razy wyższa od inflacji obecnej. Trochę zmalała w marcu 16,2. A w Hiszpanii jeszcze też bardziej zmalała. Chodzi mi o tę zmianę. Otóż tej szokującej zwyżki inflacji w Polsce nie da się przypisać jakimś czynnikom zewnętrznym, które odegrały jakąś rolę, ale nie kluczową. Czyli co, ogromna większość. Czyli nie ma Putin inflacji. Premier mówi, że jest Putin inflacja i że to czynniki zewnętrzne w olbrzymim stopniu odpowiadają, czyli kryzys energetyczny, wojna w Ukrainie, to tak jak gdyby Polska była jedynym krajem, która została dotknięta. Tak nie jest. W pewnej mierze, ale w małej mierze może to tłumaczyć to część wzrostu cen, ale w ogromnym stopniu to przypada na działalność kolegów pana Morawieckiego, czyli pana Glapińskiego i innych nominatów PiS-u w Radzie Polityki Pieniężnej. W każdym razie my mamy w tej chwili inflację jedną z najwyższych w Europie. I to jest dzieło przede wszystkim Rady Polityki Pieniężnej w obecnym składzie. No dobrze, ale co Rada Polityki Pieniężnej? To jest, zadam inaczej pytanie. Co RPP dzisiaj powinna zrobić? Podnieść stopy procentowe, czy zostawić je na takim poziomie? Bo od września minionego roku te stopy nie są podnoszone po tym cyklu 11 podwyżek, a głosy, które płyną z RPP są takie, że idzie spowolnienie gospodarcze. To spowolnienie gospodarcze spowoduje w sposób automatyczny zamknięcie tego strumienia pieniędzy, który płynie na rynek. Inflacja będzie niejako samoodczynnie spadała. Jak popatrzymy na decyzje banków centralnych, chociażby Fedu, no to tam też te zapędy do podnoszenia stóp procentowych no, są mocno powstrzymywane. Dobra, najpierw powiem, dlaczego w świetle ekspertów, które znam, mamy rekordową inflację w Polsce. Otóż ona wynika z tego, że wtedy, kiedy inflacja rosła, RPP pod wodzą Adama Glapińskiego otrzymywała niesamowicie niskie stopy procentowe, bliskie zeru. I z opóźnieniem zaczęła reagować. Gdyby zaczęła reagować wcześniej, no to zwracali uwagę niezależni analitycy, to w Polsce mielibyśmy dużo niższą inflację niż obecnie jest. A teraz mamy same złe wyjścia, z których, jak sądzę, trzeba wybrać to, że jednak przeciwdziała się tej narosłej inflacji przez podwyżkę stóp procentowych. W jakiej mierze to jest do dalszych analiz, ale w każdym razie nie traktowałbym tego, co mówi w tej chwili pan Glapiński, jako rejkojmi dobrej polityki pieniężnej. Pan profesor ucieka od odpowiedzi na to pytanie. Tak. RPP powinna podnieść dzisiaj stopy procentowe, czy nie powinna podnosić? No, powinna pokazać, jakie są wiarygodne prognozy. Kiedy dojdziemy do celu inflacyjnego, który przypomnę jest 2,5%? No to w tej prognozie długoterminowej ten cel inflacyjny ma zostać te 2,5% plus minus 1 punkt procentowy, jeżeli dobrze pamiętam,
w ciągu 3 lat, a w tym roku inflacja ma spaść wedle prognoz NBP-u do jednocyfrowej, czyli poniżej 10. Pan wierzy w te prognozy? Patrzę z dystansem, bo biorę pod uwagę to, co mówiła PiS-owska Rada Polityki Pieniężnej wcześniej. Zwykle to się nie sprawdzało. Jako człowiek, który odziedziczył dość wysoką inflację wtedy, kiedy zostałem prezesem Narodowego Banku Polskiego w 2001 roku, gdzie się udało obniżyć 10% do poniżej 2, jestem skłonny przywiązywać wagę do polityki antyinflacyjnej, a nie tolerowania inflacji. I musiałbym mieć więcej głębszych badań pochodzących nie tylko z NBP-u, żeby przyjąć za pewnik, że normalne tendencje, jakieś tendencje w gospodarce doprowadzą w Polsce szybko do niskiej inflacji. Jak można walczyć z inflacją? Jakie mamy narzędzia? No jest oczywiście bank centralny, jest polityka monetarna, jest rząd ze swoją polityką fiskalną. Mamy tę inflację, o której mówiliśmy, czyli marzec wstępny odczyt 16,2%. Ona ma maleć i mamy się na takim płaskowyżu przez jakiś czas zatrzymywać, ale jakie mamy narzędzia i jak należy ich użyć, zdaniem pana, żeby inflację zbić? Wie pan, w sytuacji, kiedy ilość pieniądza nie zależy od natury, na przykład ilości złota, tylko zależy od decyzji ludzi pracujących w organach państwowych, no to musimy patrzeć na to, który organ państwowy w systemie pieniądza papierowego ponosi największą odpowiedzialność, bo ma najmocniejsze narzędzie tłumienia inflacji. Wracamy do banku centralnego, czyli NBP, o czym już mówiliśmy, prawda? To znaczy najważniejszym narzędziem zmniejszania dysproporcji pomiędzy tempem napływu pieniądza na rynek, a tempem wzrostu ilości towarów jest polityka pieniężna. Mówię o sytuacji, w której inflacja, tak jak w Polsce, jest bardzo wysoka, to znaczy 18%, a nie to, gdzie jest kilka procent. Bo wtedy można się zastanawiać, czy same ruchy po stronie podaży, produkcji wynikające z reform, że jest więcej wolności gospodarczej, jest więcej produktywności, są w stanie obniżyć inflację, ale my nie mamy takiej sytuacji. Co więcej, nam grozi, i to jest praktycznie pewne w świetle obecnych, dostępnych prognoz, trwałe spowolnienie gospodarki, nie tylko w tym roku, ale przez ileś następnych lat, jeżeli pozostaniemy przy tym ustroju polityczno-gospodarczym, jaki wprowadził PiS, to znaczy zwiększanie roli polityków w gospodarce. Rozwiązanie to jest zdecydowane odpolitycznienie gospodarki, czyli zwiększenie zakresu sektora prywatnego. I to jest najważniejsze, jak sądzę, czy jeden z najważniejszych gospodarczo-ustrojowych testów, przed jakimi stoi opozycja. Marek Belka, Jerzy Hausner mówią, że walka z inflacją musi boleć. Musi boleć? Wszystko trzeba porównać. A inflacja nie boli? Jeżeli się mówi, że coś boli i porównuje się, to tak jak lekarza powie tak, co jest gorsze, choroba czy leczenie choroby? No, leczenie potrafi zabić. No wie pan, zdarzają się takie przypadki. Ale trzeba porównać częstotliwością, a nie uogólniać jakiegoś ekstremalnego przypadku. W związku z tym takie twierdzenie, że zwalczanie inflacji boli, jest dezinformacją, jeżeli się nie powie, że tolerowanie wysokiej inflacji jest jeszcze bardziej szkodliwe. Jak ograniczać popyt? Bo jeżeli, tak jak w Polsce, mamy powtarzanie inflacji powyżej 18%, to głównym narzędziem, który wpływa na tempo wzrostu wydatków oraz skłonność do oszczędzania, są stopy procentowe. Okej, stopy procentowe. Ale już mówiliśmy. Tak jest. Ale mamy też politykę rządu, która może być proinflacyjna, może być antyinflacyjna i jeżeli spojrzymy na przykład na ten gigantyczny strumień pieniędzy, który wpada na rynek, 13 emerytura, 14 emerytura, 500 plus cały szereg tych programów społecznych, który jest motywowany właśnie wzrostem cen, kryzysem, potrzebą wspierania grup, które przez całe lata takiego wsparcia były pozbawione, to czy te programy powinny być, mówiąc kolokwialnie, ciachnięte, ograniczone, zmodyfikowane? Trzeba zacząć od oceny. I zresztą pan sformułował w swoim długim pytaniu pośrednią ocenę. To są programy proinflacyjne,
bo przyczyniają się do wzrostu wydatków finansowanego następnie w jakiejś mierze poprzez pożyczanie, a przez jakiś czas wcześniej poprzez drukowanie pieniędzy przez NBP. I to są programy antyrozwojowe. Dlaczego? Bo one zachęcają, zdemobilizują ludzi, a ponadto jeden z koronnych... W jakim sensie demobilizują? Obniżenie wieku emerytalnego. To przecież to, co jedna z pożytecznych rzeczy, jaką zrobił rząd Tuska poprzednio, to było podwyższenie wieku emerytalnego do poziomu, który przeciętnie występuje na Zachodzie. PiS to obniżył, w ten sposób zmniejszył w jakimś zakresie podaż pracy, a jednocześnie zwiększy wydatki. Bo przecież my nie mamy emerytur ZUS-owskich. Emeryty ZUS-owskie nie są finansowane przez oszczędności odkładane przez ludzi. One są finansowane przez bieżące podatki nazywane składkami. A do jakiego wieku ten wiek emerytalny powinien zostać podniesiony, zdaniem pana profesora? Co najmniej do takiego, jak jest przeciętnie w Europie i jak był po reformach poprzednich. Czyli 67 lat dla mężczyzn i 67 lat dla kobiet. W każdym razie to byłoby coś, co byłoby w jakimś stopniu na miarę problemów, które narastają. Panie profesorze, czy jak spojrzymy na naszą scenę polityczną, czy jest jeszcze jakieś ugrupowanie, które jest liberalne, czy mówiąc pańskim językiem, zostali już sami populiści? Ale tego nie powiedziałem, że sami populiści. No, mówił pan, że w Polsce zostały już w zasadzie ugrupowania populistyczne i nawet Donalda Tuska pan zaliczył do populistów. Dobrze, ale nie zacytowałem. Ja systematycznie wypowiadam się na Twitterze, zgodnie ze swoim oglądem rzeczywistości, że dwie główne partie, czy PiS i do tej pory PO, licytują się po stronie obietnic wydatkowych. W tym sensie są populistyczne. Oczywiście dostrzegam różnice w innych dziedzinach między PO. PiS jest najgorszą partią, jaką mieliśmy po 1989 roku. Dlatego, że to jest pierwszą partią, która dokonała ataku na praworządność i pogorszyła stosunki z Unią Europejską. Więc w tej dziedzinie praworządności, stosunków z Unią Europejską, PO jest zdecydowanie lepsze, ale w sprawach gospodarczych no niestety do tej pory programy są podobne, dotyczące zwłaszcza wydatków, licytowania się na kolejne obietnice i tak dalej. Pan dość mocno skrytykował to babciowe, tak zwane babciowe, czyli 1500 zł dla matek, które chcą wrócić do urlopie, do pracy po urlopie macierzyńskim. Dlaczego zdaniem pana to jest populizm? Donald Tusk, Platforma Obywatelska mówią, że to jest bardzo sensowne, zachęcające do powrotu do pracy rozwiązanie i że w gruncie rzeczy ono jest samofinansujące się. Cytat z Donalda Tuska. Jeśli kobieta zarabia około 5000 zł brutto, to tylko w postaci składek i podatków odda do państwa więcej niż 1500 zł. Tu nikt nikomu niczego nie rozdaje. Wracamy po prostu do logicznego, zdrowego myślenia. Dobrobyt rodzi się z pracy, a nie z wyciągania ręki i rozdawania. Babcia będzie zadowolona, matka będzie zadowolona, dziecko będzie zadowolone i budżet państwa jeszcze będzie zadowolony. To mamy taką... Właściwie nie widzę powodu, żeby tutaj wybrzydzać. A pan wybrzydza. Niech pan nie cytuje, bo rozumiem, że pan się chyba nie zgadza z taką oceną. Ja powiem dlaczego. To jest pokaz takiej teorii produktywnych zasiłków. Tak jakby ludzie żyli z zasiłków. Znaczy, tak jak gdyby każdy zasiłek wywołał poprawę zachowania ludzi. No na tej zasadzie można by oczekiwać, że będziemy mieli eksplozję demograficzną dzięki 500+. A gdzie jest ta eksplozja demograficzna? Tu w tej wypowiedzi, którą pan zacytował, jest założone to, co powinno być udowodnione, a mianowicie, że jeżeli da się dodatkowe pieniądze kobietom, to one zmienią swoje zachowania i one szybciej pójdą do pracy. A nie zmienią? A dlaczego? To trzeba udowodnić, nie wiem, proszę pana. To trzeba udowodnić, a nie trzeba zakładać. I trzeba domagać się od polityków, żeby udowodnili. Akurat tak jest, że moim głównym... że tak powiem, zawodem, to jest zawód analityka. Znaczy, i staram się z racji swojego zawodu, a także takiej elementarnej przyzwoitości patrzeć, co się kryje za różnymi obietnicami. W tej wypowiedzi założono to, co należało udowodnić, a mianowicie jak się da dodatkowe pieniądze ludziom, to on zawsze poprawią swoje zachowania w myśl haseł czy oczekiwań polityków. To jest na takiej samej zasadzie, jak PiS prowadził 500+, pod hasłem, że będzie więcej dzieci, jeśli pamiętam.
Co się stało takiego, pamięta pan Donalda Tuska sprzed wielu lat, że on z tej drogi liberalnej zszedł na drogę, jak to pan określa, populizmu? Czy to jest po prostu być może takie współczesne wymaganie i oczekiwanie społeczne, że no, jak spojrzymy na te duże mainstreamowe partie, to no, żadna z nich nie mówi o ograniczaniu programów Ale społecznych. Ale mówi pan o Europie, świecie? Mówię o Polsce. O Polsce. No na tym polega problem. A co się stało, to proszę go zapytać. No, bo nie będę za niego odpowiadał i nie robiłem jego psychoanalizy. Mogę tylko powiedzieć, że chętnie bym porozmawiał bezpośrednio, a bez pośrednictwa mediów. Nie miał pan okazji ostatnio? No, mimo pewnych propozycji, przez ostatnie 15 lat chyba, nie miałem okazji bezpośrednio porozmawiać może z Donaldem Tuskiem. Może Donald Tusk boi się Leszka Balcerowicza i jego pomysłów na gospodarkę? Ale to, że one odstraszą wyborców. Proszę pana, dlaczego miałby się bać? Przepraszam, a tego, co mówię obecnie, przecież oprócz tego, że mógłbym przekazać bezpośrednio, no to korzystając z wolności mediów i zgodnie ze swoimi przekonaniami, dzielę się tymi poglądami, więc nie bardzo rozumiem, na czym ma polegać ta ewentualna obawa. No na przykład na tym, że powie pan, że 13, 14 trzeba zlikwidować albo ograniczyć 500+, albo jakiś inny projekt społeczny ciachnąć, ale to elektoratowi się nie spodoba. Proszę pana, ale odróżnijmy. Pewne rzeczy mówię zgodnie ze swoją wiedzą i przekonaniami, niezależnie od tego, czy dochodzi, czy nie dochodzi do bezpośredniego spotkania z Donaldem Tuskiem. No więc nie bardzo wiem, dlaczego tego rodzaju obawy miałaby wyjaśniać to, o czym przed chwilą powiedziałem. To zostańmy jeszcze na chwilę przy Platformie Obywatelskiej. Tam się pojawił również pomysł dość szeroko komentowany kredytu 0%. Chodzi o kredyt mieszkaniowy, który no jest w jakimś stopniu odpowiedzią na ten rządowy projekt tanich mieszkań z dopłatą państwa. Czy to jest dobre rozwiązanie, czy generalnie szukanie sposobu na pobudzenie gospodarki poprzez rozwój taniego mieszkalnictwa, to jest dobry pomysł? Taniego dzięki czemu? Dzięki zwiększaniu inflacji, która będzie stymulowana dodatkowym rozdawnictwem, a czy tak dzięki będzie? Postępowi tych? Nie, pytam pana, bo jak pan użył słowa taniej, to pytam, co pan miał na myśli. No na razie nie mówimy o jakichś technologicznych rewolucjach, ja przynajmniej o takich nie. Dlaczego z faktu, że trzeba dopłacać z budżetu, bo inaczej banki by zbankrutowały albo musiały gwałtownie obniżyć oprocentowanie depozytów? To dlaczego z te dosypywania pieniędzy, których zresztą tak realnie nie ma, miałyby wynikać jakieś dobre skutki? No przecież skąd się mają wziąć tak zwane tanie kredyty, czyli oprocentowane albo 0, albo 2%? Skąd? No, z nieba? No nie, no, no to z dopłat czego? Państwa. No to nie z dopłat państwa, tylko z dopłat podatników. Czyli to podatnicy. Nie, nie państwo. Mów, że nazywajmy rzeczy po imieniu. To jest próba dawania ludziom ich własnych pieniędzy, bo oni finansują to różne, to całe rozdawnictwo. To jest ściema zwykła? No w każdym razie nie jest to rzetelne, tak można powiedzieć, i mam nadzieję, że mało ludzi, coraz mniej ludzi powinno się dawać oszukiwać, a główne pytanie, które należy zadawać obiecującym, to skąd weźmiecie pieniądze? Podstawowe pytanie, również tej audycji. Panie profesorze, do wyborów mamy jeszcze chwilę czasu, ale pan się zastanawiał nad tym, na kogo pan zagłosuje? Najprawdopodobniej w październiku. Nawet to powiem, ale nie teraz. Będzie to Platforma? Powiem, nie teraz. A kiedy? No powiem, jak będzie bliżej wyborów. Czyli ale nie będę składał żadnych terminowych deklaracji. Poza tym, że proszę państwa, bardzo, jedną listę. Momencie, bardzo zachęcam do głosowania. To jest niesamowicie potrzebna mobilizacja przed wyborami, bo stawka będzie ogromna. I zachęcam do zachęcania innych, to powiem. Natomiast wygląda na to, że najprawdopodobniej nie dojdzie do powstania jednej listy, co ja uważałem i uważam za dobre rozwiązanie. Choć biorę też pod uwagę pewne ostrzeżenia, że wspólna lista mogłaby doprowadzić do odpływów części, prawda, wyborców z partii
dlatego że nie podobałyby im się partnerzy. No ale odpowiedź na sytuację, w której najprawdopodobniej nie będzie jednej listy, jest taka, jak największa mobilizacja. Nie chce pan dzisiaj powiedzieć, ale PiS to nie będzie. No zdecydowanie nie. Nie dlatego, że nieładnie się nazywa, bo nazywa się bardzo ładnie. Prawo i Sprawiedliwość. Tylko, że kompletnie zaprzecza tej nazwy, czyli ta nazwa jest jedną wielką ściemą czy kłamstwem, bo powtarzam, to jest partia, która jako pierwsza w Polsce po 1989 roku dokonała zamachu na praworządność, czyli rdzeniem jest niezależność sądownictwa oraz niezależna prokuratura. To jest partia, która zaogniła stosunki Polski z Unią Europejską i wreszcie partia, w której króluje jeszcze w większym stopniu niż kiedyś kłamstwo, ordynarne kłamstwo. I nawet jeżeli ktoś się ustrojowo zgadza z tym programem, co mnie dziwiło, to na gruncie moralnym nie powinien popierać. PiS, socjaliści, Platforma, socjaliści, a Hołownia? Ja patrzę na to, co jest w programach, a nie na to, jakie się przypisuje etykietki. Ale to pan powiedział, że to i zaraz powiem, socjalistyczne czy quasi-socjalistyczne. Nie, tego nie powiedziałem. Mylił mnie pan z innymi osobami, ale dajmy spokój. Chcę natomiast powiedzieć, że na podstawie programów, powtarzam to, co powiedziałem publicznie, że jeżeli chodzi o Hołownię, że tam jest mniej populizmu do tej pory niż tym, co jest w programie lub narracji Platformy Obywatelskiej. Co tam się panu profesorowi podoba w programie Hołowni? Mówi o tym programie gospodarczym. Inaczej. Tam się mniej mi nie podoba. A to jest różnica. Mniejsze zło. Mniej jest pustych, oszukańczych, rozdawniczych obietnic. Bo rozdawnictwo jest nie tylko szkodliwe w sytuacji takiej, kiedy mamy rosnący deficyt, ale ono jest niemoralne. To jest oszukiwanie ludzi. To, co robi Donald Tusk, jest niemoralne? Jest... Każde obiecywanie czegoś, czego się nie da zrealizować bez dużych szkód, jest niemoralne. A czy jest skuteczne w tym sensie, czy elektorat Platformy Obywatelskiej, bądź ten potencjalny elektorat Platformy Obywatelskiej da się przekonać tymi społecznymi hasłami? Socjalnymi. Społecznie bardzo ładnie brzmi. Socjalne już bardziej przylegle do rzeczywistości. Taka semantyczna troszkę. Ogromnie ważny. Język się bardzo liczy. No dobra, ale wracamy do pana. Wzrost płac sektora budżetowego, ten kredyt 0%. Ten elektorat da się tym przekonać? Czy może być coś, o czym niektórzy mówią, że część tego liberalnego, prorynkowego elektoratu ucieknie gdzie indziej, gdzie za chwilę o tym porozmawiamy. Po pierwsze, każde badania opinii publicznej i sondaże pokazują, że pod względem poglądów i preferencji potencjalni wyborcy opozycji, w tym przy Platformie Obywatelskiej, się różnią. To znaczy nie głosują na PiS ze względów zasadniczych, ze względu na swoje poglądy, a także myślę moralność. I na tym trzeba zadawać pytanie, jak można utrzymywać poparcie ludzi, proponując w pewnych dziedzinach pisowską politykę. Mówię o tym rozdawnictwie socjalnym i to jest pytanie retoryczne. Nie da się mobilizować skuteczniej niż gdyby była umiejętna krytyka uderzenia PiS-u w praworządność, zagarnianie gospodarki, upolitycznianie gospodarki. A po drugie, jeżeli popatrzymy na sondaże w ujęciu relatywnym, to znaczy ile osób deklaruje poparcie dla PO w porównaniu z PiS-em, to po tym jak Donald Tusk wrócił do Polski, to podskoczyło, to pokazuje jego umiejętności komunikacyjne, ale ta różnica, z tego co pamiętam, przestała się jakoś wyraźnie zmniejszać. Tak, nawet w ostatnich kilku tygodniach różnica między PiS-em a PO zaczęła się zwiększać, ale pan wie, jaki jest wariant rozpatrywany na tę ostatnią prostą wyborów. Wariant jest taki, że do gry wchodzi Rafał Trzaskowski jako kandydat na premiera wskazany przez Donalda Tuska. Rafał Trzaskowski bynajmniej nie kojarzy się z programem liberalnym, tylko no, ze społecznym albo lewicowym. Ale co mam na to odpowiedzieć? Czy to będzie dobre rozwiązanie, zdaniem pana?
Czy to Platformie pomoże, czy nie pomoże? Nie zajmowałem się badaniem tego i to są inni specjaliści. Mogę tylko przypuszczać, że sama zmiana osoby bez zmiany akcentu w profilu niewiele da. Więc jeżeli miała być zmiana osoby, czego nie prognozuję, żeby było jasne, to powinno to się kojarzyć z jakąś wyraźną zmianą akcentu. W kierunku czego? Tego, co Platforma Obywatelska głosiła, gdy powstała. To znaczy z szerokiego zakresu wolności. Przecież my mamy, to była i zupełnie inna programowa organizacja niż jest obecnie. No, świat się zmienił, Polska się zmieniła. Nie, proszę pana, to tak nie można powiedzieć, bo na takiej zasadzie można uzasadnić wszystko. Że na przykład mamy więcej bandytyzmu. To nie jest żadne uzasadnienie, bo tak nie jest. Ale też oczekiwania ludzi się znacząco zmieniły. A skąd pan wie? To widać z badań społecznych, to widać jak przyjmujemy ludzi do pracy. Inne są oczekiwania młodego pokolenia. Nie, ale pan mówi o różnych rzeczach, bo ja akurat też się zajmuję sondażami i nie znajduję żadnego uzasadnienia takich twierdzeń, że nastąpi wyraźny zwrot w kierunku oczekiwania, że my, czyli poprzez państwo, będziemy dostawać więcej pieniędzy. Nie ma takich, nie ma takiej tendencji. Nie w widzi pan takiej tendencji? Nie widzę na podstawie badań, które patrzę. Także jeżeli ktoś tak mówi, to chyba szuka łatwego usprawiedliwienia. Odpływy, przypływy, rozmawialiśmy o tym przez chwilę i teraz mamy do czynienia, nie wiem, czy z krótkotrwałym, czy z długotrwałym, to zobaczymy, fenomenem Konfederacji i dość gwałtownego wzrostu poparcia dla tej formacji. Jak wczytamy się w ten program, mówię o gospodarczym programie Konfederacji, no to mamy tak. Likwidację PIT-u, likwidację podatku cukrowego, obniżkę VAT-u i akcyzy na paliwa, likwidację opłat za autostrady, krytykę do druku wirtualnego pieniądza, czyli jak rozumiem tego, co robi Narodowy Bank i rząd, no i prywatyzację. I jak pan patrzy na te pomysły? Po pierwsze, Konfederacja jest niejednorodna, bo tam mamy różne osoby reprezentujące różne propozycje czy poglądy, więc trzeba by zobaczyć, o której części Konfederacji się mówi. Czy Korwin-Mikke, czy ktoś inny. Ale przyznaję, że też pojawia się ten nurt, którego część postulatów czy propozycji pan przytoczył. No i trudno przeciwko tym wolnościowym postulatom opanować, zwłaszcza osobie, która wolności gospodarczej innej broni od samego początku. I to są fajne pomysły? To zależy, o czym pan mówi. Niech pan... No, na przykład likwidacja PIT-u. Tu trzeba zacząć od wydatków, bo główny problem związany z tym, że my mamy... A problem polega na tym, że w tym programie to ja tam nie znalazłem niczego. Być może źle szukałem, ale nie znalazłem niczego dotyczącego... A ja znalazłem w wypowiedziach niektórych przedstawicieli tego wolnościowego, no to ale dajmy spokój, nie będziemy się tu licytować na cytaty. Natomiast jeżeli mogę powiedzieć, jak ja mam własną opinię, to jeżeli uważamy, że podatki są nadmierne łącznie, a ja też tak sądzę. Tak. No to wtedy trzeba popatrzeć na wydatki. I każda sensowna droga do obniżki ciężaru podatków zaczyna się od analizy wydatków. Niektórzy mówią, że jeżeli mamy patrzeć na te podatki, to lepiej zlikwidować albo ograniczyć PIT, a dociążyć podatki pośrednie, czyli VAT i akcyzę. Pan jest zwolennikiem takiego rozwiązania? Z punktu widzenia wpływu na zachowania ludzi prawdopodobnie tak, że to byłoby mniej złe, że tak powiem. Zwłaszcza w porównaniu z jakimś bardzo skomplikowanym i progresywnym PIT-em zniechęcającym do działalności przedsiębiorczej i do pracy. To może Konfederacja jest na pańskim radarze, jeżeli chodzi o wybory? Ja patrzę na propozycje i ja się nie daję powiązać sztucznie z jakimiś ugrupowaniami. Ale na kogoś pan zagłosuje? To ja już powiedziałem, kiedy swoim czasie. To będzie Konfederacja? Ile razy pan może zadawać to samo pytanie, na które ja nie opowiem? Do uzyskania odpowiedzi. To bezskuteczne, proszę pana, bo ja się nie odnoszę do takich pytań i nie daję na sobie wymusić odpowiedzi, żeby to proszę to zapamiętać. Natomiast staram się oceniać propozycje. I stosownie do tego, z faktu, że jakąś propozycję wedle moich poglądów oceniam pozytywnie czy negatywnie, jeszcze nie wynika żadna deklaracja przedwyborcza. A ze Sławomirem Mentzenem pan rozmawiał, czy...? Rozmawiałem przy okazji dnia
kapitalizmu. Bo to akurat... Czyli tu się udało w przeciwieństwie do Donalda Tuska. No, trudno mi zaprzeczać. I to jakaś kurtuazyjna rozmowa, czy coś z niej więcej będzie wynikało? Jakaś współpraca, doradztwo? Proszę pana, nie zakończyło się to żadną deklaracją. Natomiast jestem zainteresowany spotkaniami z ludźmi, z którymi poglądami nie muszę się w 100% zgadzać, ale które moim zdaniem mają spory potencjał. Panie profesorze, wyobraźmy sobie tak czysto hipotetycznie, że w nowym rządzie zostaje pan ministrem finansów z taką władzą, jaką pan miał w pierwszym rządzie, kiedy pan był ministrem finansów. Jakie pan decyzje podejmuje? Nie jestem zainteresowany żadnym stanowiskiem w przyszłym rządzie, natomiast bardzo chętnie polecę jednego z swoich znakomitych uczniów. Mianowicie kogo? No to też swoją drogą i w swoim czasie to powiem. Natomiast na szczęście dzięki mojej działalności dydaktycznej znakomity analityk, ale jest nie jedynym z moich świetnych wychowanków. Jakub Karnowski? Także będę znakomity, ma inne zalety. Między innymi znakomity zarządca i bardzo taki człowiek odporny na stresy, co w polityce się przydaje. Okej, nie chce pan być ministrem finansów, nie chce pan być wicepremierem, ale jakie decyzje by pan podjął, gdyby, no pobawmy się trochę. Nie, bardzo proste. Po pierwsze trzeba teraz już zrobić diagnozę, tak jak w medycynie, żeby na tej podstawie i w świetle wiedzy prowadzić terapię. Jeżeli chodzi o diagnozę, to my po pierwsze idziemy w kierunku pełzającego kryzysu fiskalnego. Narastający deficyt, trzeba dużo płacić na tle innych krajów za zaciągane długi. I idziemy w kierunku wieloletniego spowolnienia gospodarki, co by oznaczało, że Polska po wielu latach sukcesu doganiania Zachodu zaprzestanie. Co wynika z pierwszego? Tak? No z pierwszego wynika, że trzeba, jak powiedziałem, zrobić zasadniczą analizę wydatków budżetu i na tej podstawie robić ruchy, jeśli chodzi o wielkość podatku, ale na pewno trzeba podatki, można i trzeba zdecydowanie uprościć. A co to w praktyce znaczy uproszczenie podatków? A to trzeba się zapoznać na przykład z analizami FOR. Słyszę, że również... Bo PIT jest stosunkowo prosty, nawet bym powiedział bardzo prosty. Czy znaczy ja to mogę się powołać na to, co czytam, między innymi u pana Sławomira Mencena, jeżeli chodzi o liczbę stron dotyczącą VAT-u, tak? No. I szokująca różnica między tym, co jest w Polsce, a tym, co jest ponad 200... No dobrze, no to zacytowałem po to, żeby dostarczyć jakichś konkretów. No i druga rzecz. Oczywiście przywrócenie praworządności. Zasadniczo ważne dla jakości życia ludzi, dla poczucia sprawiedliwości, ale także ważne dla gospodarki. I zdecydowanie odpolitycznienie gospodarki, to znaczy radykalna redukcja wpływu polityków na firmy. Czyli co to znaczy? Prywatyzacja? To jest straszne słowo. Ja wiem, to jest straszne słowo, ale no... Nie, ja żartuję. No przecież oczywiście, że wybór jest taki, czy to politycy mają decydować, co inwestują firmy, to politycy mają decydować, kto stoi na czele firm tak jak teraz, czy mają prywatni właściciele, którzy we własnym interesie będą starali się dobierać ludzi kompetentnych. A które spółki zdaniem pana powinny być sprywatyzowane? Wszystkie, które są w gestii państwa. Wszystkie? Nie widzę żadnego merytorycznego... Łącznie z Orlenem, łącznie, nie wiem, z PGE, KGHM-em. Przecież można to mieć prywatnych właścicieli. A proszę pana, w Stanach Zjednoczonych broń produkują państwowe firmy czy prywatne? Prywatne, ale tam jest troszeczkę inny rynek. Ale co z tego ma wynikać? Nic z tego nie wynika. Wynika tylko jedno, z tego co mówię, że trzeba popatrzeć na doświadczenia i nie kierować się jakimiś słowami, jakieś zbrojeniowe, to musi być państwowe, tylko popatrzeć, gdzie jest broń produkowana. Tam, gdzie mamy jakieś drażliwe kwestie, no to można wprowadzić jakiś specjalny nadzór, mechanizm nadzoru państwowego nad firmami prywatnymi. Ale co jest najważniejszym mechanizmem nadzoru? Konkurencja. Więc jeden z kluczowych punktów potrzebnego w Polsce programu gospodarczego jest zasadnicza demonopolizacja. Za czasów PiS-u wzrosła rola monopolii. Pan Obajtek jest głównym monopolistą w Polsce. Prezes Obajtek widzi to trochę inaczej. A pan się dziwi?
No nie dziwię się. No oczywiście punkt widzenia zawsze zależy od punktu siedzenia. Ale chyba pan nie ograniczy się do takiej sekwencji, takiej sentencji, tak? Czyli prywatyzacja. Odpolitycznienie. No, no ale odpolitycznienie to jest takie hasło, za którym nie wiadomo co idzie. Jak to nie? A co oznacza własność państwową? Władza polityków. Czyli odpolitycznienie to jest radykalna redukcja władzy polityków i przekazanie dyspozycji nad firmami w ręce ludzi, w których interesie leży to, żeby były firmy dobrze zarządzane. Także słowo odpolitycznienie jest jak najbardziej trafne. Co mieliśmy w socjalizmie? Wszystko było polityczne, bo wszystko było państwowe. Dziękuję ślicznie. Profesor Leszek Balcerowicz był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.